zawsze kochałam torebki i muszę powiedzieć, że ja się wychowałam na modzie. Moja babcia była krawcową i mimo, że była taką prawdziwą Ślązaczką, to w momencie, kiedy zaczęła szyć, to musiała zrzucić śląskie obleczyni, a obryć się po pańsku. A ponieważ nie miała dla mnie czasu, no to moje pierwsze czytanki to były zeszyty mody nawet z XIX wieku. Także ja poznałam słowa, które dzisiaj są może jakimś absurdem. Ciurniura, robron, treska. I tam były takie byle jakie torebeczki w kształcie woreczków. Ale druga babcia z kolei to była taka szpanera, że zawsze miała dobraną torebkę do butów. No i ona, te dwie babcie mnie tak troszkę w tą modę pociągały. No więc już jako małe dziewczątko zażądałam pierwszej torebki, miałam wtedy 4 lata, a w czasach komuny tą torebkę to mi mama ściągnęła aż z Nowego Jorku. Ja zresztą jak szłam do bierzmowania, to miałam 12 lat, powiedziałam mamie, pożycz mi kapelusza, kozaczków i torebki. Mama mówi, a ty przecież do kościoła idziesz, nie? A ja mówię, no, ale tam będzie biskup. Nie? Jeżeli chodzi o wartość, to tu około 20% to ma swoją wartość muzealną. Natomiast reszta to są takie, no niestety, chińskie podróbki. Ja się nie kieruję modą absolutnie, także jak panie chodzą w torebkach typu prostokąt, to ja i tak mam torebkę w kształcie konia albo autobusu tam jest, albo nie wiem, czegoś, telefonu. Zresztą w ogóle nie dociera do mnie, że torebka może kosztować kilka tysięcy złotych, także nie ma tu takich torebek. One raczej są fajne, bo mają fajne historie. Pierwsza taka torebka, taka na serio, która jest gwoździem mojej kolekcji, to jest torebka, którą przywiozłam z Mannheim, torebka na haczyk, na który można było złapać mężczyznę do zapinania butów. I ona jest taka maluteńka z bisioru, a potem to już poleciało, bo zaczęłam się tym interesować. Natomiast takim gwoździem do moich finansów stała się encyklopedia torebek, którą nieopatrznie kupiłam. I według tej encyklopedii zaczęłam nie tylko kolekcjonować torebki, ale czegoś się dowiadywać i też te torebki sama tworzyć. I tak nagle się zrobiło 300. Niektóre mają swoje imiona, na przykład torebka w kształcie konia ma na imię Fredka, bo to jest, jak mówię, złośliwie konica. I tak z tą torebką nie mam odwagi wyjść na ulicę, bo dosyć często właśnie dzieci, dziewczynki, ale też dorosłe osoby mnie zaczepiają i mówią mi, ale ma pani fajną torebkę, albo a jak ma ten koń na imię, więc ja mówię z godnością, to jest konica, Fredka. Więc się świetnie tym bawię. W kształcie aparatu to jest od początku do końca zrobiona przeze mnie, gdzie bazą było pudełko. Natomiast w kształcie telefonu, no to musiałam kupić telefon, taki prawdziwy, stary, rozmontować go i wyhaczyć torebkę, która miałaby kształt ewentualnego starego telefonu, a potem przemontować i żeby jeszcze tarczę wmontować i żeby ta tarcza funkcjonowała. I takich torebek zrobiłam 5. Dwie VIP-owskie osoby w kraju, nie powiem kto, nosi moje torebki. Jedna torebka nazywa się Telefon Nadziei i ma zieloną słuchawkę. Bardzo dawno temu, w roku 67, torebkę mojej mamy, właśnie Marii, podarowałam koleżance. I kiedy się kilka lat temu, czyli 50 lat później, zapytałam o tą torebkę, czy ona ją ma, ona w ogóle nie pamiętała tego faktu, że dostała ode mnie tę torebkę. A ja szukając tak sobie po różnych portalach, znalazłam torebkę bardzo podobną i zlicytowałam ją za złoty 45. Kiedy dostała się w moje ręce, przypomniało mi się, że moja mama podpisywała swoje rzeczy inicjałami jeszcze panińskimi, MK, Maria Kulawik. Odjęłam taki listek, taką ozdobę na tej torebce i tam były te inicjały. I to jest ta torebka. Ludzie generalnie są zachwyceni, są zainspirowani tym, że można w każdym wieku czymś się pasjonować, jarać, jakby to powiedzieli młodzi, i że nie jest to śmieszne,
ani zabawne, tylko to pobudza wyobraźnię. Jeżeli to się stało inspiracją dla jednej osoby, to znaczy, że zrobiłam dobrą robotę.